Witam Was, moi drodzy, serdecznie. Dzisiaj Was zapraszam na kolejny film z cyklu Projekt Autyzm. Dzisiaj zobaczycie, jak Kacperek przed 7-8 laty pływał z delfinami w Turcji. Skorzystaliśmy z tak zwanej delfinoterapii, niekonwencjonalnej metody, która no, oczywiście nie została potwierdzona przez żadne badania naukowe, jakoby miała działać pozytywnie na dzieci autystyczne lub odwrotnie. Dlatego my tego nie traktowaliśmy jako terapii, po prostu byliśmy na wakacjach w Turcji, niedaleko delfinarium i dlatego skorzystaliśmy z możliwości obcowania z tymi wspaniałymi zwierzętami. Dla nas to była czysta rozrywka, dla Kacperka, jak zobaczycie na filmach, trochę lęku było, ale jednak więcej było również rozrywki i przyjemności. A zdecydowaliśmy się dlatego, no, ponieważ no, lubimy ogólnie kontakt ze zwierzętami, uważamy, że kontakt ze zwierzętami wpływa bardzo pozytywnie na życie każdego człowieka. Także no, nie chciałbym, abyście pomyśleli, że jest to jakaś porada medyczna, że delfinoterapia to jest jakiś sposób na terapię dla dzieci autystycznych. No, my do tego tak nie podeszliśmy. Bo tak jak mówimy, stąpamy mocno po ziemi, jakby były badania naukowe, które by jakby potwierdzały, że delfinoterapia przynosi jakieś skutki dla dzieci autystycznych, wtedy również podeszlibyśmy do tego bardziej poważnie, no a tutaj podeszliśmy sobie do tego luźno, w zasadzie jako sposób na spędzenie wakacji. Także zapraszam Was do filmu, zobaczycie, jak Kacperek pływał z delfinkami, ale wcześniej zapraszam Was na krótki monolog. Musicie usłyszeć to, co mam do powiedzenia, bo to bardzo ważna rzecz. No witam Was, moi drodzy, i od razu chciałem Wam powiedzieć, że dziękuję Wam za to, że byliście z nami, że oglądaliście nas. No to już jest niestety ostatni odcinek i tak naprawdę kończymy już z kanałem YouTube. Trzymajcie się, pa. Ale poczekajcie jeszcze chwilkę. Tak sobie ośmieliłem się zażartować, ale nie z Was, tylko po prostu tak sobie zażartowałem, bo w życiu chyba jest tak, że nie zawsze się trzeba martwić, tylko czasem trzeba się też uśmiechnąć. Ale faktem jest, że jestem w tym trochę prawdy. Rzeczywiście kończymy z projektem Autyzm. Nagraliśmy kilka odcinków z tym, który teraz oglądacie. To jest bodajże 7 albo 8 odcinek z cyklu Projekt Autyzm. Historia sukcesu. I mam nadzieję, że przekazaliśmy Wam dużo wartości i mam nadzieję, że będziecie wracać do tych filmów. Oczywiście jesteście w kontakcie ze mną, zawsze możecie pisać pod filmami swoje zapytania, ja będę zawsze odpowiadać. Mamy też grupę facebookową, poprzez którą możecie się z nami skontaktować. W opisie filmu jest link do grupy facebookowej, ale nadal jesteśmy chętni Wam pomagać, także jak mówiłem, piszcie do nas w komentarzu lub na grupie facebookowej. Ale chwileczkę, to nie znaczy, że w ogóle skończymy z tym tematem, bo to był taki pierwszy cykl, w którym opowiedzieliśmy historię leczenia autyzmu, historię sukcesu do dnia dzisiejszego. Natomiast no, nasz syn nadal choruje na autyzm i jak sami wiecie, autyzm w świetle konwencjonalnej medycyny jest niewyleczalny. Poza tym nasz syn nadal potrzebuje pomocy, więc w przyszłości nadal będziemy nagrywać, nadal się będą pojawiać projekty autyzm, będzie projekt Autyzm 2, może projekt Autyzm 3 i każdy z tych projektów będzie zawierał serię kilku odcinków, gdzie będziemy opowiadać o dalszych postępach, gdzie będziemy dalej motywować. Ale będziemy motywować również wcześniej poprzez inne nasze filmy. Ten kanał Made in Scotland, jak sami widzicie, został stworzony z myślą o pokazaniu naszego życia w Szkocji, o pokazaniu właśnie walki z autyzmem, o tym, jak tutaj żyjemy, czym się zajmujemy, jakie jest nasze hobby, o naszych podróżach i realizujemy tutaj również różne projekty mające na celu dawać Wam wartość, dawać motywację i dawać inspirację. A samo kręcenie, samo vlogowanie jest dla nas wielką inspiracją, także nie sposób nie było tego jakby realizować. Słuchajcie, moi drodzy, zapraszam do tego filmu, będzie bardzo ciekawie dzisiaj, będę mówił właśnie o delfinoterapii i zapraszam też na następne projekty, które z całą pewnością będą Wam się podobać, bo cały czas to będzie się kręciło w jakiś sposób wokół nas, wokół naszego syna Kacperka. My dużo podróżujemy, więc będzie dużo vlogów z podróży, będzie dużo vlogów z miejsca, z którego mieszkamy, czyli Edynburga, Szkocji. Tu jest naprawdę mnóstwo rzeczy, które są warte do opowiedzenia, także na pewno warto z nami zostać. Słuchajcie, jeszcze jedno, zanim przejdziemy do filmu. Chciałbym powiedzieć, że ja tutaj nie udzielam żadnych porad medycznych. Wszystko, o czym mówię tutaj i mówiłem w filmach o autyzmie, o terapii, o leczeniu,
jest to nasza historia, a że jest to nasza historia i że nam przyniosło to efekty, nie znaczy, że wam również takie efekty przyniesie. Wy najlepiej znacie waszą sytuację i wy najlepiej wiecie, jakie decyzje podejmować. Także to jest, moi drodzy, wasza decyzja, czy wy podejmiecie decyzję o zastosowaniu takiego, a nie innego suplementu dla swojego dziecka, czy wy zdecydujecie się na jakąś dodatkową, niekonwencjonalną terapię, to jest wasza decyzja. Wy najlepiej wiecie, co jest dobre dla waszego dziecka. My po prostu chcemy tylko inspirować i motywować, że no, można żyć lepiej, że można żyć szczęśliwiej, że warto się starać, że warto walczyć. I to nie tylko o kwestie terapii autyzmu, ale generalnie uważam, że nasze życie jest szczęśliwe, że poukładaliśmy sobie fajnie życie, że mamy wiele do przekazania inspirujących i motywujących rzeczy. Także no, jeszcze raz powtarzam, wy decydujecie o waszym życiu i o zdrowiu i życiu waszego dziecka, a my niestety nie udzielamy porad medycznych, bo nie mamy takich uprawnień. My tylko inspirujemy i mam nadzieję, że chociaż jedna osoba na tym kanale zostanie zainspirowana. Dla nas to już będzie wielki sukces. Jak ktoś kiedyś do nas się odezwie: słuchaj, zmotywowałeś mnie, zainspirowałeś mnie, zrobiłem to i tamto i mi się udało. Także dla mnie to już będzie wielki sukces, jak ktoś kiedyś coś takiego powie. A więc zapraszam do filmu, ostatniego filmu z cyklu Projekt Autyzm, ostatniego filmu tej serii, bo tak jak mówiłem, następna seria się również pojawi za parę miesięcy, może za rok. A więc do usłyszenia, trzymajcie się i bawcie się dobrze na filmie. Super! Wytrzymałeś! Bardzo ładnie.